Witajcie kochani w kolejnym odcinku tego samego dnia. Lecę z drugą dekoracją dla Was szybko. Ona jest bardzo prosta, nie macie tych rzeczy być może co ja mam, ale tu chodzi o to, żebyście brali to co Wy macie. I zaraz Wam powiem, będę robiła dekoracje w tym znanym już szkle. One są tutaj nadal modne i bardzo użyteczne. Dlatego, że ja mam okna, które się wypycha na zewnątrz, co oznacza, że ja mogę sobie pozwolić, żeby poustawiać rzeczy na parapecie, bo jakbym okna otwierała do wewnątrz, czy wiecie, czy tak jak się wysuwa, to tak nieraz te wysokie rzeczy zawadzają. Także ja mam, że wysuwam je na zewnątrz. Jedyne, co w moich oknach jest niedobre, to jest to, że jak wieje, to zawsze muszę, a u nas wieje, zawsze, prawie zawsze, to nieraz chcę sobie poukładać takie mniejsze rzeczy, na przykład gwiazdkę chcę oprzeć sobie o taką małą choinkę, takie małe rzeczy chcę poustawiać, one mi się po prostu przewracają i spadają i małe zdjęcia, także wszystko, cokolwiek, no bynajmniej w zimowym okresie tak bardzo zdobię parapety okna. Także zawsze chcę włożyć w jakiś słój, w jakieś szkło, w jakieś co ten wiatr mi nie poprzewraca, bo jednak takie szkło zabezpiecza. Także już Wam pokazuję. Więc ja będę sobie układała z mojej strony i wtedy Wam pokażę. Tu kładę sobie świeczkę, ona jest ta woskowana na baterię i ma ten, jak to się mówi, timera? Może tak się po polsku, timera? Nazywa się po polsku. Tą choinkę sobie tutaj wkładam, ona też jest sztuczna, on już ma ją trochę lat, także ona sobie tu będzie stała. Tutaj mam taką szyszkę miałam, która mi, już mówiłam Wam chyba, o, tu glina jest w środku, zbiła mi się, ale ona ma taki fajny taki brokat, dlatego wkładam tutaj sobie bombkę i ją po prostu opieram jakby i tym ładnym świecącym do mnie jest, do Was jeszcze nie, no ale zobaczycie później. Tu kiedyś robiłam też takie serduszko właśnie z takiego drucika, tylko srebrnego. I po prostu zrobiłam naokoło taką oś i wtedy drugą mam gwiazdkę taką z drzewa, że tak powiem. No i to jest w sumie tylko to. Nie ma za dużo polityki. Już Wam pokazuję. Ta świeczka tutaj, jak widzicie, ona jest na baterię. Ona mi się będzie mi się świeciła, znaczy już się świeci, bo tą dekorację już zrobiłam, ja Wam po prostu ją rozebrałam i dlatego tak mi szybko poszło, bo już wiedziałam, gdzie co miało stać, tak jak stało wcześniej. O, widzicie, tu jest ona się tak, widzę, że tu się nie świeci w tym... No nie świeci się tak, jak Wam pokazuję. No w każdym razie to jest właśnie ta szyszka, która niby mi się świeci. Jak się ta świeczka tutaj zapala o godzinie 16, nie dokończyłam powiedzieć, to się właśnie to wszystko, ta szyszka mi się tak fajnie świeci, a ja lubię, jak tak rzeczy się świecą tak delikatnie, tak jak mróz, nie? I się idzie tak człowiek przejść wieczorem i te lampy oświetlają i ten mróz się tak świeci. Także to jest ta dekoracja, tu może sobie wiać ile chce, nic mi się nic z tym nie stanie. Świeczka się sama zapala i sama się gasi po 6 godzinach bodajże i mi to pasuje. Sama dekoracja sobie jest świąteczna, jasna, na parapecie, na tych ciemnych oknach, także tam się świeci płomyczek. Nie muszę dochodzić, patrzeć, zgaszać, czy żaluzje się zajęły już ogniem, czy nie, bo jest na bateria, także to mi pasuje. Świeczki prawdziwe używam na stole, gdzie my siedzimy, także, że zawsze jest oko na nich. Dobrze, to jest ta dekoracja. Piszcie, co Wy na to. Także mówię Wam, używajcie, co chcecie. Może być duży słoik. Też miałam
duży słoik, ale Wam pokażę może jakąś dekorację z dużym słoikiem. W każdym razie to jest dekoracja i lecę dalej. Na razie, pa, pa!